Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do rozgrywki w grze Resident Evil Village. Jest to wersja demonstracyjna gry, która umożliwia rozgrywkę w maksymalnym czasie 1 godziny. Mamy tutaj część w wiosce i mamy część w zamku. Zaczynamy od wioski. Tutaj wybieramy sobie poziom trudności. Wybierzmy może wspomagany. Wersja demonstracyjna jest limitowana do 60 minut i nie zawiera punktów zapisu. Także no, musimy w jednym odcinku rozpocząć grę i ją zakończyć. Mam nadzieję, że nam się to uda. A więc zaczynajmy. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? Hey, wait, do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Castle Bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? No tak, i w tym momencie zaczynamy naszą rozgrywkę. WDSA poruszanie. No dobrze, skoro tak to wygląda, no to spróbujmy zagrać. Wchodzimy do pierwszej napotkanej chatki, zobaczmy co jest, ja zawsze lubię te budynki, które tutaj są, obejść dookoła z uwagi na to, że czasami coś tutaj się kryje, a poza tym widzimy jak ten budynek jest duży, na wypadek gdyby przyszło nam uciekać przed jakimiś stworami. No dobrze, mniej więcej widzimy, jak budynek wygląda. Tu może coś do znalezienia by było. No nie ma. Nic tutaj nie znajdziemy. Dobra, wchodźmy do środka. Dziwnie tutaj. O, coś mamy. Chemikalia. Tap. Przedmioty, wytwarzanie. O, patrzcie. Mamy chemikalia w tej chwili. Żeby wytworzyć apteczkę, to jeszcze potrzebujemy zioło. W poprzednich odcinkach to była chyba zielona roślinka, o ile dobrze pamiętam. Tu jest zioło. No dobrze, dobrze. Tutaj, a nie, tu mamy jakieś pismo, list. No. Świeczki. O, tu coś jest. Łatwy do otworzenia zamek, ale nie możemy go otworzyć. No niedobrze. Coś tutaj jest. Nie ma tutaj nic dla nas. No szkoda, szkoda. Zamek nie jesteśmy w stanie otworzyć. Tu nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wersalka. Tu świeczki. Tu coś wisi. No nic więcej chyba tutaj nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, zdziałać. No dobrze, chodźmy dalej w takim to układzie. Gdzie my się znajdujemy? Na dziedzińcu. Tu mamy mapkę, z tego co wiem. No, po lewej stronie mieliśmy właśnie ten budynek, gdzie żeśmy byli, natomiast my jesteśmy tutaj. Na środku jest dziewica wojny. Nie wiem co to jest, ale... I teraz tak, niezbadane to mamy tutaj tak zaznaczone, szukanie w toku w ten sposób i szukanie zakończone na taki niebieskawy kolorek jakiś. No dobrze, chodźmy dalej w takim to układzie. Po kolei może będziemy, tutaj mamy jakąś bramę, możemy podbiec. O, a nie, zamknięte jest. No dobrze, skoro zamknięte, to zamknięte. Co tu mamy? Miejsce ceremonii, patrzcie.
tu na dole jest nieczytelne. A tu zamek Dimitrescu. Na dole też coś jakiś... A to jest... O, coś tu się świeci, czekajcie. O, chyba już wiem, co trzeba z tym zrobić. Tu trzeba po prostu w to strzelić. O, i wtedy mamy fragment kryształu. Super. Super. No dobrze. Skoro tak, to idziemy dalej. Pójdziemy sobie tutaj, gdzie są groby, słuchajcie. Bo zawsze zbaczając z takich głównych, a nie mogę tu wskoczyć, spacją się chronimy przed jakimś tam, nie wiem, uderzeniem. Natomiast zawsze było tak, że w większości gier, że spacją można było wskoczyć na coś. Tutaj jest trochę to inaczej. V wyświetl mapę. Czyli jesteśmy na cmentarzu. No dobrze. Więc poszukajmy sobie. O, tutaj coś jest. Ale niestety się nie możemy tutaj dostać. I nic z tym zrobić. Chociaż tu widzimy jakiś fragmencik fajny jest. No ale niestety. Mówi się trudno. I żyje się dalej. Coś może tutaj znajdziemy. No chyba... A nie, jest. Zioło, patrzcie. Czyli możemy sobie wytworzyć, słuchajcie, apteczkę. Patrzcie. Możemy wytworzyć apteczkę, bo już mamy to, co jest potrzebne, czyli zioło i chemikalia. Dobrze, to wytwarzamy w takim razie. Mamy już dwie apteczki, tu nam się zerwało, także... Natomiast, żeby tworzyć amunicję do pistoletu, to potrzebujemy proch strzelniczy w ilości 2 sztuk i zardzewiały złom też w ilości 2 sztuk. Niestety na razie nie możemy tego sobie wytworzyć. Broń przeładuję tylko, słuchajcie. Bo to nie wiadomo, co za chwilę nas tutaj czeka. Zamek Dimitrescu. Ale tutaj chyba... właśnie. Nie wejdziemy z uwagi na to, że... to jest w następnej części. Poza tym tutaj musimy coś włożyć prawdopodobnie. Z tego, co wiem. Tak, a tego nie mamy. Coś może pasować się w tę wnękę. No dokładnie. No dobrze, no. To skoro tak, to w takim układzie... Jeszcze zobaczmy, co tu po środku stoi. Tu żeśmy mieli te groby. Tu nic nie ma. Chyba nie ma nic. Zawsze lubię, mówię, takie rzeczy eksplorować. A tu jest jakaś kapliczka. Jeszcze zobaczmy do kapliczki. Tylko jeszcze tutaj zerknijmy w te chaszcze, gąszcze. No, tu może być coś ciekawego. No, kurczę, nie mogę wskakiwać tam niedobrze. No nie, tutaj nie wejdziemy tędy. Ale jeszcze chcę zajrzeć tutaj do tej kapliczki, wiecie? Bo tutaj może być coś... A, tu są te koziołki, które trzeba zbierać. I ja teraz sobie pod dwójką mam nóż. O, właśnie. Te koziołki trzeba zbierać. To są jakieś tam punkty. No. No dobra, to skoro żeśmy tutaj zebrali, to jeszcze chodźmy może... Tutaj. Tu mamy coś zaznaczone. FS badaj. Aha, czyli korby potrzebujemy. No dobra. Tu jest... O, też coś jest. Złom. Zardzewiały złom. Dobra. Czyli to jest surowiec do wytwarzania nabojów. No dobrze. Przejdźmy sobie teraz tutaj. A, tu nie mogę wyjść. No szkoda. Tutaj to... A tutaj mogę? Też nie mogę. No to tu już nic więcej nie mogę. Skoro nic nie mogę, to chodźmy tam na górę i w prawą stronę były chyba jakieś... jakaś brama. I tu u góry też coś jest. A może chodźmy najpierw na górę? Właśnie tutaj. Co tu my mamy? O, F zbadaj. Nie możemy nic użyć, bo niczego nie mamy. Drzwi zdobione. Co tam pisało? Zdobione są sześcioskrzydłą istotą. Tajemnicze to. No i więcej tu nic nie zrobimy, patrzcie.
tylko wszystko ogrodzone. Tu nic nie mamy, coś tam skrzypi gdzieś. A, to chyba ta latarnia. Twierdza, cmentarz, tartak. Tu są jakieś groby. No dobra, chodźmy tutaj. To jest otwarte, widzę. Zamknęło się za nami. No niestety. Nie wiem, czy się cofniemy w tym momencie już. O, tutaj też coś jest, ale chyba brakuje korby. Tak, właśnie. Tu u góry gdzieś możemy też wyjść. Ale na razie sobie obejdźmy naokoło ten budynek. To jest chyba jakiś kościół czy coś. O! Kościół. Dziwny kościół. O, tu też mamy coś na górze, patrzcie. W tym miejscu gdzieś to błysło. O, właśnie. Przeładujmy. Dobra. I tu mamy herb dziewicy, czyli to jest ten fragment, który można umieścić tam w tych drzwiach, co mówiłem. Tu mamy też coś. Jeden z nich jest w kościele, czyli to, co żeśmy znaleźli. Drugi w domu Luizy. No dobrze. Czyli musimy szukać domu Luizy. Czy coś tu jeszcze jest w tym kościele? Nie ma już chyba tutaj nic więcej. Tędy wyjdziemy? Wyjdziemy. Aha, i tutaj wychodzimy sobie dalej. No dobrze, to w takim razie włóżmy ten jeden element tutaj chyba. To możemy włożyć. I teraz musimy to odpowiednio obrócić. O. No i chyba to będzie już tak. To się udało nam wstawić. Teraz potrzebujemy jeszcze tego elementu. No to dom Luizy. Musimy szukać domu Luizy. Chodźmy tam dalej, bo tam były jeszcze pewne rzeczy niezbadane. Nie wiem, czy tu jeszcze coś było, bo żeśmy tak trochę szybko weszli i wyszli. Jeszcze rozejrzyjmy się, bo czasami w takich miejscach są poukrywane ciekawe rzeczy. Więc popatrzmy się, czy tu coś przypadkiem jeszcze nie jest zbunkrowane. To jest to, co żeśmy już oglądali. Tu więcej nic nie widzę. Tutaj na górze też już nic chyba nie ma ciekawego. No dobrze. To idźmy dalej w takim tu układzie. Tam były kolejne... jakieś schodki, wyjście, tak. Ale tu jest jakaś... Aha, to jest ta droga, która była tam zawalona. No dobrze, dobrze. Zajrzyjmy, co nam się tutaj kryje. Tu dalej to już... Chyba nie podejdziemy, bo się nie da. Ale tu możemy sobie wejść. O, co to jest? Worki z mąką. Atakuj worki. Co tam było? Atakuj worki, bo co? No nie zdążyłem przeczytać. Czekajcie, niech mi jeszcze ten napis się raz wyświetli. No już nie chce się wyświetlić drugi raz. Tu zardzewiały złom mamy. Podnosimy oczywiście, bo to jest do wytwarzania, jak wszyscy pamiętacie, nabojów. Nie wiem, czy już możemy coś wytworzyć, czy jeszcze nie. O! Coś słyszałem. Tu coś jest. Amunicję do pistoletu. Bierzemy. Otwórzmy sobie ekwipunek. Czy możemy już coś wytworzyć? Popatrzmy się. No, jeszcze nie. Bo tutaj mamy ten... złom, czekajcie. No nie, nic tu jeszcze nie wytworzymy. Tu jeszcze niestety nie mamy kompletu. O, patrzcie. To jest to, co nam było potrzeba. Okay.
I możemy teraz zmienić, słuchajcie, broń. Jedynka to jest pistolet, dwójka to jest nóż, trójka to jest to. No i super. Może nóż na razie sobie zostawmy. A to co? Mina. Bierzemy minę. Czyli co? Jedynka pistolet, dwójka nóż, trójka strzelba, a czwórka mina. Dobra. Przeładujmy broń, ale przeładowana jest. To jest ten worek z mąką, pełen mąki. No dobrze. Tu jakieś skrzynie. O, proch strzelniczy, patrzcie. Zobaczmy, czy już możemy coś wytworzyć. Może już się uda. No nie, jeszcze się nie uda, bo jeszcze nam brakuje jednego prochu strzelniczego. 15 minut rozgrywki za nami. Niestety, dosyć szybko ten czas upływa. Mam nadzieję tylko, że zdążymy tutaj wszystko... Co? Czekajcie, coś tutaj się świeci. Ale ja będę już troszeczkę przyspieszał, bo... Chciałbym skończyć chociaż ten rozdział w ciągu tej godziny. Co to jest? Przytrzymaj. O co tu chodzi? A! Mogę jak gdyby... rozumiem. Dobra, otwórzmy to może. Czyli możemy tutaj się schować przed czymś lub przed kimś. Okej. Okay. O! Patrzcie. Celuj. No nie. Coś tu było. A tak? Coś tu było dziwnego. O kurde. A nie, to wiatr tylko, już się przestraszyłem. A tam coś jest, patrzcie, w środku. Ale tu trzeba być ostrożnym, bo... Tu jakiś dziwny stwór był jednak. Dobra, proch strzelniczy bierzemy. Wytwarzanie amunicji. Dobrze, czekajcie, może sobie wytwórzmy amunicję, bo tu za chwilę może być jakaś masakra. Bo tak najczęściej właśnie zawsze bywa. Dobra, mamy 18. I mamy 33. I super. Dobra. Dobra. O. Gdzieś coś tu się czai. Trzeba być naprawdę ostrożnym. Kurde. Ze wszystkich stron ja to słyszę. O kurde. Uciekamy. O, patrzcie. No nie. O kurde. Trzeba w głowę celować. Dobra, przeładowanie. Dobra. Dobra. Nie, żyje on jeszcze, patrzcie. No, teraz dopiero. Ale numer. Chemikalia podnieś. I proch strzelniczy podnieś. Dobrze. Ale motyw. Czekajcie, czy mogę coś wytworzyć? Zobaczmy sobie, bo tych nabojów to ja już trochę tutaj... nie mogę jeszcze nabojów wytworzyć. A niech to. Chciałem nabojów troszeczkę, ale niestety brakuje mi jeszcze. Czy to jest to wszystko? No już nie słyszę więcej tutaj żadnych niepokojących odgłosów. Nie słyszę. Jasne, że słyszę. O kurde. Tu jest ten worek z mąką. Kurczę. Ze wszystkich stron. Patrzcie, tu jest. Tu jest. Dobra.
Dobra, załatwiony. Uff, czekajcie, czy mogę już wytworzyć, czy jeszcze dalej nie? Bo ja się boję, że mi w pewnym momencie, no niestety jeszcze nie. Nic jeszcze nie możemy zrobić, bo ja się boję, że po prostu w pewnym momencie nam zbraknie amunicji. No, mamy jeszcze strzelbę, fakt. Mamy jeszcze strzelbę, tu nic więcej się nie kryje za tym tym. Za tym... Nie wiem, co to jest. Ciężko cokolwiek dojrzeć. Jakaś sterta, nie wiem co. Słomy czy czegoś? Tu jest jakieś wejście. Czekajcie, jeszcze przed wejściem. Rozejrzyjmy się tutaj, bo... Nie chciałbym czegoś przegapić. A tu, jak mówię, jest... Widoczność taka, no, słaba trochę. Widoczność jest słaba. O, tu... A nie, to ten worek z mąką, dobra. Tu coś chyba jest, albo i nie ma. Jest coś. Złom, proszę bardzo. Tu nic nie zrobimy. Będę tutaj już chyba biegał, słuchajcie, bo... Szkoda mi czasu po prostu. A nie zapominajmy, że mamy tylko godzinę rozgrywki. A godzina to wcale nie jest dużo. Dobrze, spróbujmy sobie wejść tutaj. F, otwórz. Ktoś tu jest. Czekajcie. Jeszcze zajrzyjmy tutaj. Możemy tu zajrzeć, czy nie możemy? Nie możemy. Przed wejściem, bo możemy już tutaj się nie wrócić, jak się za nami te drzwi zamkną. Tutaj też nic żeśmy nie mieli, no dobrze. Skoro tu i tu nic nie mamy, to spróbujmy wejść do środka. O. Close the door! Please! Hey, what are you doing here? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's Shh, house. Shh! Quiet! There must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. No tak, musimy dotrzeć do domu Louise. Ale najpierw się tutaj rozejrzyjmy. Czy coś gdzieś tutaj nie... A, przeskocz. Aha, tutaj mam. No dobrze. Ale to za chwilę. Tu im nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Tylko przeskoczyć tu możemy. No dobra, to przeskoczmy. Tu widzimy od razu jest coś, co możemy... F, amunicja do pistoletu, dobra. Aha, przeładowana jest. Tutaj nic nie zrobimy, bo tutaj tej korki potrzebujemy. No i gdzie ja tu mam iść dalej? Z powrotem mogę wejść? Mogę wejść, tylko co mi to dało? Nic mi to nie dało. No, co możemy tu zrobić? Tu nigdzie nie przejdziemy. O, tu coś jest. Czekajcie, proch strzelniczy, dobra. Możemy tu wejść? O, jak tu wskoczyć? O, tu jesteśmy, dobra. Otwórzmy. Chemikalia, pięknie. Dobrze. Skoro już coś mamy, to spróbujmy coś wytworzyć, czy się uda.
No zaraz się okaże, czy się uda. Możemy sobie wytworzyć, możemy czy nie możemy? No nie możemy jeszcze. I do apteczki nam brakuje, i do pistoletu nam brakuje. No niestety, nic nie zrobimy, nic nie wytworzymy. Szkoda, myślałem, że coś może już się uda. Ale nie, obszukajmy w takim razie teren. Czy coś tutaj jest? Nie ma. O, tu jakaś brama, której żeśmy nie mogli otworzyć. Dobra. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Took your damn time. You're welcome. No, 25 minut gramy. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Ale jeszcze zobaczę, co tu się dzieje. O. A, znowu czegoś potrzebujemy. Aha, czyli muszę śrubokręt, żeby odkręcić tą śrubę. No dobra. Just hold on a bit longer, papa. Tutaj nic też nie ma, no cóż. Coś tu może. Aha. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena! Oops. Stop Strzelba. Shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? No, ładnie. These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now. This way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Okay. Wait here. I'll check on the others. Dobrze. My się w międzyczasie odrobinę rozejrzyjmy, co tutaj. O. No tak. O, tutaj też coś jest. This way. No dobrze, chodźmy. O, roślinka, ale nie możemy tego zioła podnieść. Jakiś kotek chyba, czy coś słyszę? Come inside, the others are waiting. Inni jeszcze są. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed! Christ, Anton! He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations.
And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean the hag? Dumb bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? Oh, yeah. Father! Elena, no, stay back! No, let me go! Elena. He'll kill us both! We have to go! Let him go! Ojejku. Elena? Co tu się dzieje? I said no! Oh my god. I'm so sorry, Father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Tu się pali wszystko. Elena, no! There's nothing you can do! Papa! This entire place is collapsing! No! Huh? You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone! No, we're getting out of here. Together. O kurczę. I gotta get out of here. Ucieknij z domu. Ciekawe jak. No, może coś tu znajdziemy gdzieś, żeby uciec. Jest jakiś samochód, ale wsiąść do niego nie możemy. Odpal silnik. Aha, czyli musimy mieć coś do odpalenia. Pewnie kluczyki jakieś. Ale tu nigdzie nic takiego nie widać, żeby były jakieś kluczyki. No nic, idźmy sobie, patrząc wszystko, co się dzieje, co się znajduje tutaj. Może najpierw od lewej strony zacznijmy. O, jest zioło, podnosimy oczywiście. Jakieś jabłka. Spiżarnia. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Lampka, amunicja do strzelby. O, proszę. Tutaj, podnosimy oczywiście. Jasne, że podnosimy. Tu jakaś taśma klejąca. Tu bimber chyba się robi, wiecie? Po tych widzę. O, tutaj coś jest. Klucz do ciężarówki. O, proszę. Okej.
Co ja mogę z tym zrobić kluczem? Mogę sobie go pooglądać, tak? Ho. Ale czy coś więcej? F zbadaj. O, śrubokręt. A, i tym śrubokrętem prawdopodobnie uda nam się odkręcić tą śrubę przy tej kapliczce przed wejściem do domu. Weź śrubokręt z breloka, jeśli potrzebujesz. Właśnie. Potrzebuję. Tu jeszcze coś mamy. Nie mogę wziąć? Mogę. Trzeba było się inaczej troszeczkę ustawić. Tu jeszcze coś mamy. Nic nie mamy. Tu mamy coś. Też nic nie mamy. Dziwne. 35 minut mamy. Za to rozgrywki. O, tutaj coś jest. If we could just get through this wall. A, no właśnie. Ale może tym samochodem uda nam się ten mur rozwalić. Wiecie? Damn, the fire's moving fast. No właśnie. Wskakujmy więc do auta i próbujmy staranować. Może akurat będzie to dobry sposób. What are you thinking? Step back. We can bust out with this. Jeszcze raz. I do przodu. No. Niestety. O kurde, przywrócił się samochód. Chyba. Ethan, are you all right? I'm fine. Let me back up again. The fire. There isn't any time. Faktycznie. Coraz gorzej to wygląda. No to chodźmy. Grab on! Hurry! Skoro tak, to chodźmy. Let's move! Don't worry. And try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. You're kind. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Co teraz robimy? A, tędy możemy, dobra. O, zaraz wpadnę. Może nie? Dobra, idziemy dalej. Okno mamy. Przez okno. Dokładnie. Chodźmy. The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no! That's not him! Not anymore! He said my name! Father! Wait, it's not safe! O kurczę. No mówiłem. Stay there! Come on! Give me your hand! Czego ona się zastanawia? Ethan, go! O masz. Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! God damn it! Ay. Why is everyone dying on me? This is just too much. No niedobrze. No dobra, musimy po prostu uciekać w tym momencie. Jeszcze rozejrzyjmy się. Co tu jest? Tak na szybciora. I trzeba wiać. No nie mamy wyjścia. O, skoczymy tutaj czy jak? This place is going mad. Why the fuck is this happening again? Shit! Hmm.
są te drzwi zabarykadowane, no i tu musimy skoczyć. Ups. O, nawet nie było tak strasznie. Tu nic więcej już nie ma. Ale chodźmy tam do tego ołtarzyka. Tutaj mieliśmy przecież ten śrubokręt, którym mogliśmy to odkręcić. Śrubkę. O, właśnie. I mamy tą... ten herb diabła. Dobra, chodźmy tutaj. O, ktoś strzela. Szybko. Who's there? Oh, stop! Mother Miranda! Hey! O! Coś to jest. Ta matka Miranda. Who was... What was that? 40 minut rozgrywki za nami, słuchajcie. O! Ale numer, czekajcie. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj coś się nie zadziało, bo czasami właśnie w tych grach jest tak, że trzeba ponownie spenetrować dane miejsce i można tutaj coś ciekawego odkryć, ale nie tym razem. Tu jest zamknięte. O. Przejdźmy tutaj. Jeszcze zobaczmy, może tu się gdzieś coś pojawiło, może jakiś stwór nowy. Makabryczny stwór, masakryczny. Chętnie bym sobie, słuchajcie, tych nabojów troszeczkę wytworzył, bo już mamy tych nabojów stosunkowo mało, powiem wam. O, tutaj mamy coś, patrzcie, widzicie? Dobrze, że amunicja do pistoletu. Dobrze, że żeśmy zajrzeli. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy ja po prostu minąłem, czy się pojawiło dopiero, jak żeśmy stąd wyszli. Tego nie wiem. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu, proszę. W komentarzach w zasadzie. Dobra. Czekajcie, jeszcze tam chyba coś było dalej prosto, z tej strony idąc, nie? Czy mi się zdaje? O, tutaj. Tu są jakieś jeszcze, jakaś brama, ale nie, ta brama jest niedostępna. Dobrze. Znaczy, niedobrze. Niedobrze, że jest niedostępna, no ale nic, trudno. Strachy na wróble. Byśmy tutaj poszli. Ciekawe, czy tutaj da się gdzieś tam przeskoczyć. Nie, nie możemy tutaj przeskoczyć nigdzie. Tu jest cały czas, patrzcie, płot. Wszystko jest ogrodzone. Ha. Tu jest jeszcze coś, ale nie, no tu już byliśmy, tu jest ten domek. Dobra, no tutaj już więcej nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja tak trochę mówię, no szybko to staram się przejść. Mam nadzieję, że czegoś nie ominąłem, bo niestety mamy tutaj tylko godzinkę mamy tylko. A już mamy ponad 40 minut rozgrywki. O! Death has visited them all. Co się rysuje na ziemi, patrzcie. O kurde. Coś więcej powie, czy nie? No, chyba raczej nie. Dobra, wejdźmy jeszcze tutaj, zobaczmy, czy tu coś się zmieniło. Może coś się pojawiło. Wszelki wypadek sobie wezmę broń. Bo tu nie wiadomo, co nas czeka za moment. No więcej tu nic nie ma chyba. Tu byliśmy, no ale tutaj z tą studnią nic nie jesteśmy w stanie chyba zrobić. Potrzebujesz innego przedmiotu jakiegoś. No dobra. Tu mamy w górę. No dobrze, zobaczmy, co tu jest. O. Zamknięte. Ale nie, no ten herb diabła to jest w innym miejscu. Tutaj chyba tego nie możemy. No właśnie, nie możemy tego użyć. Tutaj bym się chętnie dostał, ale to muszę chyba przejść, wiecie co? Z tamtej strony. Czyli musimy tutaj wyjść. A, tu już się zamknęło się. A nie, możemy, dobra. I tutaj chyba
trzeba... Tu jest jakaś klatka. Czekajcie, możemy to zestrzelić, tą klatkę? Nie, nie możemy. A nie, możemy! Patrzcie! Zardzewiały złom, F. Fajnie. O, widzicie, jaki pomysł. No i tutaj może się uda. Nie, nie uda się. Niestety. No ale dobrze, to jeżeli mamy zardzewiały złom, to może sobie coś wytwórzmy w takim to układzie. Amunicja. Proszę bardzo, 38, świetnie. No i apteczka. Jest, 3 apteczki mamy, pięknie. Dobra. Przeładujmy. 45 minut rozgrywki, słuchajcie. A w to możemy strzelić? Możemy, tylko nam nic nie dało. Dobra. Tu już więcej chyba nic nie ma. No dobra. Włóżmy w takim razie brakujący element. Tak ma być. No i wchodzimy do zamku. Nothing but blood and death. Czyżby to koniec dema? Czas gry 41:39. No dalej próbujmy, co tam będzie. A, tu jest, widzę chyba zapowiedź tego, co będzie w pełnej wersji. No nic, obejrzyjmy. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. You're whining. We're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Long, long ago. Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. All that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. No tak.
Czyli cóż, chyba to koniec naszego demka. A no właśnie. Chcą, żeby dalej grę zakupić, przejść do sklepu. Także... Także pierwszą część rozgrywki, słuchajcie, mamy za sobą. Zapraszam was na drugą część, czyli no, część, która będzie w zamku się już odbywała. To tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!